Nie udało się wyłonić operatora, który zajmować miałby się w gminie Podgórzyn wywozem śmieci. Do przetargu stanęły dwie firmy. Gmina na ten cel rocznie przeznaczyć chce 4 miliony złotych. Jednak firmy zaproponowały stawki o kilkaset tysięcy złotych większe. Mieszkańcy nie mają jednak o co się martwić. Obecnie przedłużyliśmy na 2 miesiące umowę z aktualnym wykonawcą, z firmą Comde. Teraz będziemy rozpisywać drugi przetarg na obsługę, jeśli chodzi o wywóz nieczystości stałych. Liczymy na to, że w drugim przetargu ceny będą niższe, bardziej konkurencyjne i że zmieścimy się w planowanych środkach, jakie mamy w budżecie. Nie zmienią się także opłaty za wywóz śmieci. Mieszkańcy płacili do tej pory 13 zł za odpady segregowane i 22 zł za odpady zmieszane. Zgodnie ze zmianami w ustawie jest obowiązek segregacji. Więc gmina Podgórzyn z dniem 1 kwietnia wprowadziła nową stawkę. Jest to stawka 22 zł za odpady segregowane zgodnie z obowiązkiem segregacji. Osoby, które takiego obowiązku nie wypełniają, płacą podwyższoną stawkę w wysokości 44 zł od osoby za odpady jakby zmieszane. Przypomnijmy, że od lipca wchodzi ustawowy obowiązek segregowania odpadów. Czy wpłynie to na ceny w gminie? Od 1 lipca, jeżeli chodzi o mieszkańców, nic się nie zmienia. Dalej jest stawka 22 zł od osoby za odpady segregowane. Wszystkie koszty związane z wywozem są po stronie wykonawcy. Harmonogram wywozu jest bez zmian. Zasady te same. Jedną rzeczą, którą będziemy wprowadzać, dopiero to jest zamiast worków będą kubły na śmieci. W kubły, jak i w worki mieszkańcy będą musieli jednak zaopatrzyć się sami.